Dzień dobry, YouTube. Taki troszeczkę inny rzut okiem na Smart Instala od Kubali. Producent to, że tak powiem, fokusuje, takie modne słowo, do rozwiązań opartych na konstrukcjach wykonywanych z profili CD60 na wieszaku bezpośrednim bądź tak zwanym ESIE, to jest na wieszaku elastycznym. A ja to używam do profili Rigistila. Tutaj niestety teraz możesz zobaczyć, jaka jest różnica pomiędzy szerokością Rigistila a szerokością profili CD60, bo tutaj ta stopa ma dokładnie szerokość profila CD60. No i moje, że tak powiem, mój sposób wykorzystywania tego narzędzia. No, do takiego celu jak to jest przeznaczone, w Rigistilu nie wykorzystam. Natomiast jest to akcesorium, które pozwala pracować mimo wszystko ze wszystkimi rodzajami konstrukcji stalowych stosowanych w suchej zabudowie. Od ścianek działowych, przez ścianki, okładziny, sufity podwieszane, cokolwiek, co sobie wymyślisz, a gdzie trzeba wykonać niwelację laserową, czy nawet używając szlałwagi, bo tu można równie dobrze na tretetkę zainstalować końcówkę szlałwagi i możesz to wykonywać poziomowanie swojego sufitu, wstępne poziomowanie sufitu przy użyciu szlałwagi. Nie jest potrzebny do tego w żadnym wypadku laser. To też jest ogromny plus dla tego typu magnesu. Po prostu szlałwaga jest zamontowana na stałe, końcówka. Masz wolne ręce, nie musisz trzymać, nie musisz kombinować, robisz wszystko, po prostu zajmujesz się tylko i wyłącznie montażem profila, a nie tutaj trzymaniem końcówki węża od szlałwagi. Także to jest ogromny atut. Blachy, wewnątrz jest, pomiędzy dwiema blachami jest umieszczony magnes stały. On jest tutaj lekko wpuszczony, więc rurka od szlałwagi tutaj bardzo fajnie się trzyma. Dociśnięcie tretetką powoduje unieruchomienie i można spokojnie sobie pracować właśnie przy użyciu nawet szlałwagi. Po pierwsze, zdecydowałem się na ten magnes z powodu takiego, że będę mógł wyeliminować Blade Runnera do takiego z takiego dość nietypowego zastosowania, czyli jako holder. Zaraz chwilę o tym powiem. Druga sprawa to jest to, że jest to właściwie podstawowa sprawa, to jest to, że to jest kompatybilne z tarczami, których używam na co dzień w pracy, czyli wysokość, ten target bazowy jest na tej samej wysokości, przez co ona jest kompatybilna. Tego używam jako markera do nanoszenia markerów, bądź jako odniesienie gdzieś tam sobie jest umieszczona, a już jako baza do pracy używam tego magnesu, tego holdera. No właśnie, nie wiem jak to nazywać. Już używam tej tarczy. W niczym to nie koliduje. Za każdym razem wiem, że to, co widzę tam, tu, to jest tutaj. To jest ogromny plus. W czym ona wyprzedza jeszcze tarczę taką plastikową? No w tym, że jest to, tak jak powiedziałem, holder. Bywa tak niekiedy, że montując tutaj wieszaki, no wkręt się rąbnie i albo na szczęście wpadnie tutaj do korytka profila, czyli spadnie na środnik, a czasami leci po prostu poleci tu bokiem. Sporo wkrętów wyłapuje, daje oszczędność, nie trzeba zbyt często schodzić, podnosić wkrętów z podłogi, bo zabrakło właśnie w kieszonce. Także to jest ogromny plus. Poza tym ogólnie z tego tytułu też mogę sobie tutaj podczepić różne rzeczy. Przy montażu profili UD mogę przyłożyć sobie kołki. Pracując teraz z wieszakami, mogę sobie tutaj sypnąć garść wieszaków i pracować. Oczywiście bez przesady, aby nie przeciążyć magnesu. Więc na bieżąco mogę sobie, wykonując montaż na bieżąco, sobie tu uzupełniać. Nie zapychać kieszeni tymi podręcznymi, potrzebnymi akcesoriami przy montażu. To jest baza, kapitalna sprawa. Teraz następną rzeczą, która jest, a będzie, no jest że tak powiem, warta uwagi, to jest to, że
właśnie z tym to ma wspólnego. Trzeba czasami zrobić zestawienie dwóch profili na konstrukcjach. Powiedzmy, trzeba zestawić ze sobą dwa profile. Czy to będą słupki ścianek działowych, czy to będzie jakikolwiek inny miks, że muszę dostawić profil, to w tym przypadku no, najlepiej jest ustawić tą tarczę troszeczkę tak pod kątem, żeby zwiększyć, nie ustawiać jej tak, bo jest to mniejsza powierzchnia przylegania. Przynajmniej przy tego typu profilach trzeba to ustawić troszeczkę pod kątem, żeby magnes miał większą powierzchnię przylegania. I mogę w tej chwili skręcać ze sobą profile. Mam wolne ręce. Nie muszę już tak bardzo się skupiać na tym, aby utrzymać profil, tylko tyle, że no, powiedzmy ewentualnie tak przytrzymać tutaj profil tak czy tak, aby nie odbił, powiedzmy, nie odsadziło mi profila przez pchełkę, ponieważ no, pchełki bywają różne, niektórymi pchełkami da się od razu przewiercić oba profile, niekiedy najpierw idzie jeden, ten profil zaczyna odchodzić i dopiero zaczyna być wkręcany w kręt drugi, więc to już, że tak powiem, no rzecz, tak, no dużo, mogę większą siłą po prostu działać, mieć wolne ręce i wykonać montaż, magnes zrobi całą robotę, utrzymuje mi tutaj profile, także płaszczyznę mam. Czy to będzie trawers, będziesz wykonywał zabudowę stojaka micki ustępowej, stojaka umywalki, będziesz montował trawers pod baterię bądź umywalkę, będziesz montował trawers lampowy, cokolwiek, gdzie trzeba skręcić ze sobą dwa elementy metalowe z utrzymaniem płaszczyzny, no to to jest po prostu to jest narzędzie, akcesorium dla Ciebie. No. Czyli na co dzień do pracy takiej jako montera, no to jest to po prostu rzecz kapitalna. Ja to robiłem do celów tylko pokazowych, więc pozwolę sobie to zdemontować. To jest plus. Tak samo wrzuciłem taki krótki filmik na Instagrama. Zestawianie ze sobą dwóch profili UD, gdy trzeba zrobić takie H również. Można złączyć, skręcić bez problemu. Holder to nie dalej, czyli sytuacja, kiedy używałem właśnie Blade Runnera, jednej z części Blade Runnera, to jest montaż paroizolacji. Jak się montuje małe kawałki folii, to nie ma problemu. Ona nigdzie się tam nie zaczepia o drabinę, nigdzie się nie zaczepia o rusztowanie, nie spada na podłogę, nie czochra się po tej podłodze, nie wyciera, nikt jej nie przydeptuje, ja nie przydeptuję drabiną, nie najeżdżam rusztowaniem, wszystko gra. Większe kawałki, większe arkusze, dłuższe bryty, szczególnie montując samemu, przytwierdzam sobie folię do profila. I teraz mogę swobodnie zacząć montaż folii już, skupiając się na właściwym jej przyklejeniu, zamocowaniu. Ona mi się tutaj nigdzie nie czochra, nie przeszkadza w niczym, nie odchodzi. No piękna sprawa. Ostatnia rzecz, albo nawet, no właściwie ostatnia, bo po folii jest montaż płyt, czyli można sobie to schować do kieszeni i używać jako holder magnetyczny na wkręty, już bez wrzucania ich do kieszeni, tylko trzymania ich po prostu na wierzchu, przez materiał, na nogawce kieszeni, czy tam na nogawce, gdzie jest kieszeń, czy też w ogóle na takim, jak masz worki kieszeniowe, wrzucasz do worka kieszeniowego i już na sam wierzch worka narzuca się po prostu wkręty, nie trzeba już nigdzie sięgać do kieszeni, jeżeli tam w tej kieszeni jeszcze są jakieś inne drobiazgi, to wyłuskiwanie tych wkrętów, no powiedzmy bywa kłopotliwe, a tych tam na jedną płytę 30 wkrętów można spokojnie tak na nogawce sobie jednorazowo po prostu umieścić. No i nawet tak szybciej, organoleptycznie się w stanie zorientować, czy masz jeszcze wkręty, czy nie. To w sytuacjach, kiedy nie używasz podajników, tylko korzystasz z wkrętów pojedynczych. I to by było tyle z mojej strony. W każdym razie akcesorium to nie gadżet i mogę z całego serca polecić. Trzymajcie się. Cześć.